musiałam, jest godzina dopiero 8 rano, a ja musiałam tutaj zapalić światło, ponieważ dzisiaj mają być znowu upały. U nas też są upały. Przygotowana już jestem, się ogarnęłam. Fryzura spięta, żeby mi tu wszystko, żeby mi tu nic nie latało. Taki upał to jest moja ulubiona fryzura, jak jest ciepło. No i co? Pozasłaniane mam okna z tyłu, ponieważ żeby po prostu mi się, żeby po prostu mi się tutaj nic nie nagrzewało, jak będzie gorąco, jak będzie już słońce świeciło. Nie mogę się ustawić dzisiaj, wiecie? Może jakoś tak. Tak, więc tak, piję kawkę, jak już widzieliście, zrobiłam sobie już kawę z mleczkiem. Potem będę się zbierać z dziewczynami do sklepu. Muszę zajść do Lidla, kupić zwykłą herbatę, bo się skończyła. No i twaróg. Zwykły twaróg muszę kupić, bo mam ochotę na naleśniki z twarogiem. Dawno nie jedliśmy. Wiecie co, jakoś tak nie pomalowałam ust. Poczekajcie, zaraz do was wrócę, bo taka jakaś... Już jestem. No nie mam mieć tu... No ciężko troszeczkę ze światłem jest, ale... Dobra, przeniosłam się z pokoju do kuchni, bo... no bo tam w ogóle kiepskie światło, tutaj tak samo zasłoniłam okno jedno, żeby nie raziło was. No i musiałam podświetlić szafki. Przepraszam was za dźwięki tam w tle, ale córki oglądają na razie bajkę. Więc tak, no już jest, powiem wam, 23 stopnie. Więc dopijam szybciej kawę i lecimy, dopóki jeszcze nie będzie takiego upału. No i tak, może jeszcze po drodze zejdziemy jeszcze na jakiś plac zabaw, dziewczyny się pobawią, wiadomo, jeszcze skorzystają z takiego, no jeszcze skorzystają z tego, że nie będzie może tego upału, zobaczymy. Dzisiaj w planach co mam? Tak naprawdę nie wiem, co ja dzisiaj w planach mam. Na razie nic nie mam. Oprócz tych naleśników z twarogiem, to nic takiego nie będę dzisiaj robiła. Odpuszczę sobie, zwłaszcza w ten upał. Obiadu nie muszę robić, bo obiad mam zrobiony już wczoraj. Wczoraj robiłam kotlety z piersi, z kurczaka. Tak? Już idę. Więc mam kotlety i wiecie co, potem wam jeszcze pokażę. Zamówiłam sobie wczoraj, przedwczoraj zamówiłam, a przyszło mi następnego dnia. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu mam, to znaczy kupiłam dyfuzor do suszarki. Na razie jestem zadowolona. Dyfuzor zamawiałam na Amazonie. W promocji on był chyba z 20 euro na 12 przeceniony. Więc okazja. Z tego co widziałam, miał dużo dobrych opinii, więc skusiłam się. Skusiłam się też, zdecydowałam się na niego, ponieważ mam włosy takie kręcone, falowane. No i z racji tego, że zbliżają się wakacje, zbliża się wyjazd nasz. Więc postanowiłam właśnie wziąć taki dyfuzor ze sobą, ponieważ nie chce mi się tam tracić czasu, jak wyjedziemy, na przykład na układaniu włosów cały czas, wyciąganiu na suszarkę. Oczywiście mam lokówko suszarkę, jednak wolałabym coś, przy czym nie muszę tak machać rękami, wiecie o co chodzi, układać i tym podobne. I nie mogę zostawić samo do wyschnięcia, no bo te włosy tak sobie mi się układają, a z tego co czytałam, dyfuzor pomaga, żeby te loki były ładne, żeby się włosy nie puszyły przede wszystkim. No i przy takich właśnie włosach jak moich dyfuzor jest po prostu zalecany, więc jestem zadowolona z tego zakupu. Już go użyłam. Dzisiaj też stałam w rozpuszczonych, fajnie wyglądałam. Powiem ci, że jestem zadowolona, naprawdę. Póki co, a to było pierwszy raz, wczoraj używałam.
No i zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie i tak musiałam spiąć włosy, bo przy upałach nie lubię mieć rozpuszczonych, nie lubię, jak mi się tutaj coś majta i w ogóle wolę sobie związać, żeby mi nic na twarz nie leciało, nie przeszkadzało. W ogóle jak mam rozpuszczone włosy, czy to będą krótkie, czy długie, to w takie upały czuję się w ogóle jak, nie wiem, jakby mi jeszcze było bardziej gorąco od tych włosów. Więc dzisiaj odpuściłam, stwierdziłam, że je spinam. Ale tak, to jest fajna rzecz, przydatna. Muszę chyba jeszcze coś, jakąś piankę kupić, żeby te loki tak bardziej podkreślić. Nie wiem, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. No zobaczymy, w każdym razie na razie jestem na tak. Potem wam pokażę, jak to wygląda. I co? No i tyle. Widzimy się później. Na razie. Patrz, mam jogurcik. Jogurcik dla piesa. Jogurcik dla piesa. No masz. No masz. No masz. No nie wstydź. No przecież lubisz. Naturalny. Tak, bo to pieska trzeba poprosić. Prosić trzeba, tak, przekonać, on musi zobaczyć, tu jeszcze taka resztka, on lubi, on tylko tak żartuje, on tylko tak udaje, że nie lubi, ale tak naprawdę on lubi ogórciki naturalne, proszę, jedz sobie, no, zdrowy jest ogórcik, nosek, malutki nosek, nosek, tak, tylko się nie pobrudź się. Właśnie w Lidlu. Potem z pieskiem. Mama, chodźka. Dobra, korzystamy na razie z pogody. No i z tego, że nie ma takiego aż mocnego upału. O, jest godzina, poczekajcie. Jest godzina za 15:12. Gdzie moje kapcie? Czy na łowaczkę, Olivia? Proszę. Dziewczyny mają przekąskę, chrupki. Byłyśmy w Lidlu i sobie kupiliśmy. Kupiłyśmy. Więc tak sobie przegryzają. Mama, nie, to tam pan. Tam pan. No tam pan chodzi, liście obcina, no. A więc słuchajcie, tak, tak to wygląda. Tutaj zaraz wam pokażę. Pokażę wam najpierw pudełko. I to jest tak. No tutaj już oderwane. No bo już dziewczyny się dobrały. No tak to wygląda. O. Tak i tak. No, to tak opakowanie wygląda. A w praktyce, w rzeczywistości to tak wygląda. I to jest dosyć duże, to jest fajne. Jestem z tego zadowolona, słuchajcie. Fajnie robi loki. Bo już przetestowałam, zaraz wam się też pokażę. Jestem zadowolona, jak na razie jestem zadowolona. Ja mam suszarkę Remingtona. Zaraz poczekajcie, wezmę was może tutaj. Tak ustawię i będzie mi wygodnie do was mówić i trzymać urządzenie. A więc tak, to się tutaj przekręca. To jest klasyczne, chciałam powiedzieć, uniwersalne urządzenie, nakładka, dyfuzor. W sensie, że wiecie, że pasuje do, tak było w opisie napisane, że pasuje do 90% suszarek. 90% modeli suszarek, może tak. I to działa na tej zasadzie, że tu jest takie przekrętło, pokrętło, jak widzicie. O.
I jak już wspomniałam, a przepraszam, ja mam Rowentę z Remingtona. Co mi się zdarzyło? Aha, bo ja Remingtona mam prostownicę. Nieważne. Mam Rowentę. Moja suszarka jest no, taka zwykła. Już dawno kupywana. Nie wiem, ona ma już chyba z 4-5 lat. No i o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj jest właśnie taki przycisk. Zwalnia blokadę. I tutaj mamy taką... Chciałam powiedzieć ząbki, ale to nie są ząbki. No. Tu jest guma, która nam trzyma tutaj tą suszarkę i dzięki której nie powinna nam się tutaj suszarka, wiecie, rysować i niszczyć. No i tak, mamy tak, tak i tak. U mnie to pasuje właśnie na takiej większej szerokości. Najlepiej, no tutaj w moim przypadku trzeba dwoma rączkami, no bo to jest dosyć ciężkie. No i wsadzamy to tak, o widzicie, nie? Nie tutaj, tylko trochę, o, głębiej, żeby stabilnie się działo. I już jak tak sobie to wciśniemy, naciskamy tutaj guziczek. No i właśnie używamy, tak? Stabilnie siedzi. Może to nie wygląda pięknie, wiecie o co chodzi, ale to nie musi wyglądać. Dla mnie jest ważne, że po prostu spełnia swoją funkcję. Ma robić loki, fale i to robi. I no super, no fajne, fajne, małe, ale cieszy. Więc kochani, będę testowała, będę sobie suszyła tym włoski. Może nagram filmik, jak suszę. Zobaczymy jeszcze. Dam Wam znać i na pewno Wam się pokażę, jak wyglądam w takiej fryzurze, jak to suszy, czy to w ogóle dobrze suszy. Póki co jestem na tak. Podoba mi się wizualnie, że tutaj jest ten duży, ten dyfuzor. No i... No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Pa!